bramkę, ratując ten jeden punkt, ratując remis. Gadocha, Sołtysik po lewej stronie. W połowie drużyny radzieckiej, ostatnie minuty meczu. Sędzia doliczył widocznie czas za przerwy w grze, a więc około 3 minut chyba do zakończenia. Robert Gadocha, lubański Sołtysik, cudowny strzał i proszę... Jest spek. Bramka! Idą Państwo w zupełnie niespodziewanej sytuacji, a jednak nic faktu nie zmienia. Sędzia podąża w kierunku środka boiska. Odbite piłki, Lato, no i teraz dwóch na dwóch, Domarski, Lato. Ale już zwolnienie, już jest piątka Walijczyków i teraz będzie bardzo trudno. Gadocha. Dośrodkowanie, Lato, główka, bramka! Rzut wolny. Piąta minuta gry. Pierwszej połowy meczu Polska-Anglia. Ostry kąt. Mało zawodników polskich na polu karnym, tylko 4. Przed polem karnym Jerzy Kraska. Gadocha. Po ziemi znakomita sytuacja, gol! Gaga, proszę Państwa, pierwszy rzut w pierwszych sekundach spotkania. Polska-Argentyna. Ta napięcia, chwila skupienia, już tam wychodzi do główki Gorgoń. Zlatuje piłka, gol! Jeszcze raz ta sama sytuacja. Ryk na stadionie, jakby było przynajmniej 20 tysięcy widzów. Pierwsza interwencja Carnavaliego, tego fenomenalnego bramkarza. Pusta bramka i 1-0 prowadzi Polska. Adam Musiał na lewego łącznika, Szymanowski, Robert Gadocha na prawym skrzydle. Dośrodkowanie, główka przeszła. Robert Gadocha przesuwa o parę centymetrów piłkę. No i teraz, proszę Państwa, czekamy. 3 zawodników. Manewr, Gadocha, piękny strzał, słupek! I Andrzej Szarma. Chwila odprężenia. Przede wszystkim chwila odprężenia dla Państwa, chociaż wydaje... 5 zawodników polskich na polu karnym, w narożniku, najbliższym narożniku. Gol! Szymanowski, proszę Państwa, a gola strzelił Kazimierz Dejna. Wspaniała sprawa. Natychmiast po celnym uderzeniu Grzegorza Laty, kapitan zespołu polskiego. Kazimierz Dejna wspaniałą główką zmylił zupełnie bramkarza. Czterech napastników polskich na polu karnym i przed polem karnym obrońca Szymanowski. Główka, gol! Andrzej, środkowania piłkarze warszawskie. Legis, świetna głowa, miasto przez realizatorów. Gadocha z lewej strony. Piękne wejście i proszę Państwa, uzyskujemy 5. bramkę. Strzelcem Andrzej Szarmach, który jak burza przeszedł lewą stroną. Nieomylnie skierował piłkę, czekając, aż wybiegnie bramkarz w momencie, kiedy Francją klapnął na ziemię. O, proszę zwrócić uwagę, ale podanie co do milimetra na lewą nogę i to jest to. Wspaniały mecz z Argentyną. Tutaj też dał się poznać jako świetny strzelec Robert Gadocha. Jest na polu karnym Jerzy Gorgoń. Z tyłu Żmuda. Gol! Proszę Państwa, 6. bramka dla zespołu polskiego i 4. bramka na mistrzostwach Andrzeja Szarmacha. Wychodzi on w tej chwili na czoło, jak do tej pory, najlepszych strzelców. Proszę zwrócić uwagę, wspaniały wyskok ponad rosłym, bardzo rosłym, mierzącym 1,80 m.
Dejna. Proszę Państwa, szansa! Pusta bramka, gol! Gol! Co to znaczy walczyć do końca o piłkę? Robert Gadocha, przejście na lewą. Jak do tej pory spisuje się dobrze. Jest ruchliwy, odważny, nie boi się ostrych starć. Rzut rożny dla zespołu polskiego. 18 minuta gry drugiej połowy. 2-0 dla biało-czerwonych. Krótkie zagranie. Wysoka piłka. Idzie teraz na gol! Lecz noga Roberta Gadochy. Zupełna sensacja. Kompletne zaskoczenie. I Andrzej Szarmach, proszę Państwa, zdobywa bramkę tam, kiedy wydawało się, że piłka przejdzie do...